Rotterdam dzisiaj. Dzisiaj idziemy do Rotterdamu. Płyniemy dokładnie. Zanim popłynę, to muszę parę rzeczy w domu zrobić. W domu. W salonie jestem. W salonie. W domu. Sześciosobowym. Salon ostatnio inaczej wyglądał. Tą kanapę, którą tu widzicie, jej nie było. Przynieśli ją lokatorzy, którzy tu mieszkają. Tamtej też kiedyś nie było. Też jest przyniesiona. Także rzeczy do tego domu przynoszą ludzie z dworu. Tak to wygląda tutaj. Nie mówię, że to jest coś złego, bo to jest ok, jakby. To jest kanapa, która jest praktycznie w ogóle niezniszczona. Dwie krople farby na niej są i była do oddania. Z tego co mówili, to ktoś ją oddawał. Tamto też kiedyś, ale to jest skórzane już, to skóra trochę się popsuła. Moje ostatnie jedzenie, które sobie robię, to jest coś dziwnego, bo macie tutaj, to jest takie salami z Jumbo za 3 euro, takie długie. 4 jajka, sól i na coś takiego przykrywam takim tortillą. Trochę przygniatam i jak to się razem zasmaży, razem się połączy, obracam i składam na pół, coś takiego sobie jem. Nie wiem, tak jakoś w Holandii zacząłem tak jeść. I to coś spoko, spróbujcie sobie. Ono na trochę większym ogniu może powinno być. Chwila, moment się zasmaży z tą tortillą i można jeść. Bardzo dobry, naprawdę. Dobry sposób jedzenia jajka. Chyba wam mówiłem, że zmieniamy z Olą firmę, jakby biuro pracy. Z Flexcraftu na coś innego. Jakby zrywamy umowę, rozwiązujemy umowę za porozumieniem stroną, no ile się to wszystko uda. Dlaczego tak? Byście zapytali, dlaczego tak krótko, co się stało, że nie będziemy chcieli przez nich pracować. Słuchajcie. Za 20 godzin dostaliśmy 140 euro. Ja przynajmniej za 20 godzin, gdzieś około 20 godzin dostałem. 140 euro to nie jest dużo. To jest pierwsza rzecz. Inna rzecz jest taka, że ten dom, który wam teraz pokazuję, w ogóle nikogo dzisiaj nie ma, oprócz Oli i mnie. Dlatego nagrywam też. Jest to dom z trzema pokojami. W tych pokojach w każdym jednym mieszka dwie osoby, prawda? A się okazało, że jakby trzy osoby bodajże mogą tu tylko mieszkać i prawdopodobnie nikt stąd nie jest zarejestrowany, zameldowany tutaj. W ogóle tak jakby nas tu nie było. I ostatnio to było, byli Holendrzy z urzędu i powiedzieli, że nas tu w ogóle nie powinno być tak naprawdę. Nie powinno tu być sześć osób, tu powinno być tylko trzy osoby na tym domu. No i niestety, widzicie jak to wygląda? Jakoś się tam dogadali z nimi, bo ja z nimi nie gadałem. Lokatorzy inni z nimi się dogadali, także no... Płacimy za coś, gdzie nawet zameldowani nie jesteśmy. Flexcraft, proszę bardzo. Pierwsza taka rzecz, co tu się stało. Nie jesteście zameldowani, a płacicie 100 euro tygodniowo za to, że tu mieszkacie, że wam się na głowę nie leje deszcz, czy nie jesteście mokrzy i tak dalej. Po złożeniu tak to wygląda. To jest w środku. Jecznica taka z salami w środku. Z salą. Dodałbym jeszcze do tego pieprzu albo jakiś przypraw, ale nie mam. Pieprzu na pewno bym dodał, ale nie mam. Tak. Smakuje naprawdę dobrze. W chwilę wystygnie, można fajnie sobie zjeść. Lubię podróże. Fajnie. Idziemy ogarnąć ten rejs statkiem. Rejs statkiem. Promem dopłynąć do Rotterdamu. Nie wiem jak tam będę mógł płacić. Mam ze sobą kartę. Ale widziałem, że tam coś jest chyba przez internet płatność. Zobaczymy jak już tam będę, jak to wygląda. I mniej więcej wam powiem jak to można zrobić. Sam się boję, że mi karta nie przejdzie i będzie lipa. Ale zobaczymy, jakoś to zawsze będzie. Ogólnie to jest taka opcja, że właśnie dotarłem do wybrzeża. Takiego do Rotterdamu. Jestem już w porcie, chyba płynie z tyłu statek do prom, nie wiem jak to nazwać, waterbus do Rotterdamu. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo ma być za 5 minut i to będzie ten wypływać. Bilet kosztował mnie 13,48 euro. To jest bilet całodzienny. W jedną stronę kosztował 6 z kawałkiem euro, więc stwierdziłem, że całodzienny wezmę. Tak będę musiał tu wrócić dzisiaj, no i jestem ciekaw jak wygląda w ogóle Rotterdam, a tak wygląda ten bus, waterbus. Postaram się wsiąść. Dużo ludzi, ogólnie to trzeba mieć maseczki, chociaż normalnie już w Holandii
znieśli maseczki, to zostawili je właśnie w takich transportach czy innych miejscach transportowych. Jestem na statku, ale będzie fajna wycieczka dzisiaj, autentycznie, uwierzcie mi, już to czuję. Zaraz rusza. Nie wiem do końca, czy mam chorobę morską, czy nie. Jak pływałem kiedyś gdzieś tam na łodziach koło brzegu, czy nad polskim morzem, to raczej nie miałem. Zobaczymy, dzisiaj się przekonam, czy mnie zemdli. Szczególnie, że te stateczki, czy jak to nazwać, łodzie, pływają dosyć szybko, z tego co widziałem. Jestem ciekaw. No, jestem na wodzie, jestem podekscytowany, powiem wam. Lubię coś takiego, lubię, no. Jestem w ogóle pierwszy raz w takim miejscu. No i od razu do Rotterdamu, zobaczyć Rotterdam. Ola dzisiaj niestety nie idzie, ze względu na to, że nie chciało jej się, wolała się wyspać, a nie dziwię się, chce odpoczywać. Nie będę nikogo zmuszał, nie wolno nikogo zmuszać. Jak ktoś chce, to pojedzie, jak nie, to zostanie w domu. Tutaj przyszedłem wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda, bo normalnie nie mogę to nagrywać na 100%, nie mogę, bo mnie kiedyś upomnieli. Tak to wygląda w środku. Patrzcie, jaka kulturka, fajnie, super to wygląda. Jest fajnie zobaczone, dobra, idę zaraz na w sumie to nigdzie nie ma, że niby nie można nagrywać, także sobie nagrywam póki co, póki mi nie każą to wyłączyć. Pokazałem wam mniej więcej, jak jest w środku, nie chciałem za dużo środka nagrywać, bo po pierwsze nie ma co pokazywać, bo są same siedzenia, a po drugie nie chcę właśnie, żeby mnie wywalili z tą kamerą. O Jezu, jaki jacht. Patrzcie, jak to wygląda. Mega wielkie, co? Trzeba przyznać. Płynę sobie do kosą barki, pływają kontenery, mosty, rowerzyści na mostach. Jest super, bardzo mi się podoba tutaj dzisiaj. Co ciekawe, że na takim stateczku, jak teraz jesteście, możecie sobie z rowerem wsiąść. I rower jest normalnie, kupujecie bilet, no to rower macie za darmo. Ogólnie, nieważne ten, jaki bilet, rower zawsze macie za darmo. Zobaczcie, jak to rusza. Mega. Mega, mega, mega. Ja wiem, że może być mnie nie słychać. Ze czapka mi może też zwiać, bo jest mega. Zobaczcie, jak to płynie. Jestem w Rotterdamie. Jestem autentycznie w Rotterdamie. Pierwszy raz w życiu w Warszawie jeszcze nie byłem. Autentycznie w Warszawie nie byłem, a już jestem w Rotterdamie. Oni mają tu tramwaje. O Jezu, tramwaje jeżdżą, wow, to coś niespotykanego. No, w Holandii nie ma tego aż tak dużo, w sensie, bo to jest dużo małych miast, których tramwaji za bardzo nie ma. No, a taki, no, Rotterdam już ma, no bo to jest wielkie miasto, jakby nie było. Jest mega, możecie sobie teraz zobaczyć, jak to wygląda z tej strony. W ogóle cieszę się, dzisiaj sobie tak pomyślałem, że w końcu zacząłem spełniać swoje marzenia. Podróżować, gdzieś jeździć, w końcu coś zobaczyć tego świata. Bo życie jest bardzo krótkie. Nie wiem gdzie idę, nie mam planów, autentycznie nie mam planów na dzisiaj. Idę gdzieś przed siebie. Idę w stronę rynku w Rotterdamie i zobaczyłem coś takiego wielkiego. Zaraz tam wejdę w ogóle, jak to wygląda. Tutaj macie stragan, rzeczy, jakiś plac, bazar, coś takiego. To jest przy centrum w Rotterdamie. A tutaj macie taki budynek, w którym w środku jest wielki mural. I są okna, czy co, jest tak dziwnie. Zaraz zobaczycie, zaraz wejdę tam do środka, o ile będzie można, pokażę wam. Jest to jakieś wielkie centrum handlowe i w którym jest bardzo dużo rzeczy. Ogólnie są to sklepy typu Albert Heijn czy Jumbo. Są tutaj stragany z mięsem, stragany chińskie, w ogóle chyba ramen tam nawet facet je. Znalazłem kawę, ale niestety nie byłem w stanie kupić, bo nie honorują wizy, w sensie nie można płacić kartą Visa. Szkoda, wychodzę stąd, idę dalej.
idę dalej zobaczyć miasto, idę w stronę rynku i z rynku będę wracał do Dordrechtu z powrotem na lokację. Siedzę wśród ludzi, którzy siedzą, gadają i palą jointy. Jest tutaj tyle tych jointów pewnie, że więcej tych jointów niż ludzi, bo jest non-stop zapach trawy, się unosi. Autentycznie jest z tego tyle, że to jest masakra. Jak sobie widzicie, sami możecie zauważyć. Multum ludzi sobie siedzi i jara gibony. Tak to tu wygląda. Ludzie sobie siedzą, chillują i się bawią. Co do pracy, chciałem wam powiedzieć, że ustaliłem po prostu z osobą z Flex Craftu, że ostatni tydzień popracujemy i nie będziemy musieli jakby zwracać pełnych pieniędzy za mieszkanie, bo na mieszkanie mamy jakby wypowiedzenie miesięczne, prawda? A z pracy możemy się zwolnić od tak. Więc żeby nie płacić za mieszkanie miesiąc, to wypowiadamy umowę mieszkania z okresem wypowiedzenia tygodniowym, tak? Sobie chcemy załatwić, żeby to było prościej dla nas i dla nich jakby, bo jeszcze tydzień popracujemy i przez ten tydzień będziemy sobie szukali innej pracy. Tak, będziemy sobie szukali zalą innej pracy. Ja mam nadzieję, że to będzie jakaś pikerka w dużej firmie i oczywiście przez inną agencję pracy niż Flexcraft. Osobiście tak chciałbym wam ją odradzić i nie polecam jej, bo ciężko, chyba że coś się kiedyś zmieni, ale jak zobaczyłem też, to jak zobaczycie pewnie na Google, dwie gwiazdki na 5 to jest mało, plus to co się dzieje z tym zameldowaniem, w sumie nie zameldowaniem nas i to jest ciężka sytuacja, jakby nie była. Nie chcę mówić, że to jest dobre, bo to jest złe i nie polecam Flexcraft. Tak jak u nas w Polsce, na rynku ludzie sobie grają na gitarkach, na różnych instrumentach i zarabiają w ten sposób pieniądze, starają się jakoś tutaj przeżyć, bo nie to wygląda, możecie sobie zobaczyć, ludzie sobie grają. Po drodze jest pełno pamiątek, jakichś różnych zabawek, straganów, jest tego multum. No i tak to koło wygląda. Wychodzę, ciężko wyjść stąd w sumie z centrum, bo to jest za dużo, jakby nie było. Widzicie, ludzie czekają do kamery. Nie wiem, co to było, ale coś to było. Ogólnie to miasto Rotterdam mi się podoba, ze względu na te wszystkie duże budynki, które są dookoła. Jak się człowiek na to patrzy, to czuje się taki mały. Autentycznie, czuję się naprawdę bardzo mały. Może nie jestem jeszcze wśród największych budynków w tym mieście, ale i tak jest super. Rynek co do rynku, tutaj rynek, może nie rynek, ale centrum jest średnie, w sensie dużo sklepów nasrane tego, jak zwykle, żeby tylko ściągnąć ludzi i im coś sprzedać. Właśnie sprzedać, prawda? No, także no, kupiłem. No byłem, kupiłem, ale no nie, to jednak to nie jest miasto dla mnie, w sensie nie podoba mi się aż tak bardzo. Nie ma swojego klimatu, jest takie jak wszystkie miasta w Europie, duże oczywiście miasta w Europie, chociaż to jest jakby no większe budynki tu są niż we Wrocławiu, to widać. Jest dużo, dużo większych budynków, tylko że to też miasto jest ściśnięte i ono nie jest wcale takie duże, tak mi się przynajmniej wydaje. To po prostu mocno upchane. No, dlatego nie jest to jakieś super aż tak bardzo, żebym, nie wiem, chciał tu kiedyś mieszkać, albo się osiedlać, albo zostać tutaj dłużej. Oczekuję czegoś mniej turystycznego z charakterem. Albo duże miasto takie, żeby miało swój pazur, swoje zacięcie, swój charakter. Tak sobie myślę, że chciałbym sobie kiedyś poszyglować. Jakby patrzę na te łodzie wszystkie i tak super jest, szczególnie, że dzisiaj na tej wodzie naprawdę było mega. Może kiedyś będzie mi dane spróbować swoich sił w żeglarstwie. No i plus nurkowanie, jeszcze chciałbym kiedyś zrobić kurs nurka. No wiecie, łódź, macie łódź, później sobie możecie ponurkować. Fajna, fajna, ciekawa opcja. Rotterdam, miasto europejskie i to widać, że jest to miasto europejskie. Duże, wysokie budynki, na niewielkim obszarze są te budynki postawione. Na początku zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie. Po czasie spacerowania, przejścia się przez centrum, zobaczenia tych wszystkich sklepów, które są takie same, się znudziłem, taka jest prawda. Pierwszy, drugi raz bym pojechał do Rotterdamu, trzeci raz już niekoniecznie.
Ale jak jesteście w Holandii, to warto zobaczyć Rotterdam, pojechać się, przejechać, zobaczyć jak wygląda. To na tyle co do Rotterdamu. Ja wam go pokazałem, mam nadzieję, że wam się podobało. I co, widzimy się w następnym odcinku. Nie wiem gdzie, nie wiem co, nie wiem jak. Wiem, czy będę zmieniał firmę, może coś pod ten temat. A ja mam nadzieję, że wam się vlogi z Holandii podobają. Podobają wam się, ale jest zimno, masakra. No nic, widzimy się w następnym vlogu, mordeczki. Trzymajcie się tam ciepło. Cześć.